co do jutra? Tu? Mam wysiadać? A co, myślałeś, że odwiozę cię do domu? Czy zaproszę na obiad? Pani zastawiła wyjazd. No i co z tego? To z tego, że nigdy nie lubiłem pani seriali. O! Odbiera pani nagrodę dla najlepszego producenta roku. Która to już statuetka, pani Anno? Czy jeszcze pani je liczy? Nie. I będziemy płacić kupę kasy, żeby scenarzyści moczyli tyłki w basenie. Catering też low budget. Jak się przegłodzą, będą kreatywniejsi. To mnie pani zwalnia? O, zgadza pan. Ale co mam teraz zrobić? Nie wiem, gówno mnie to obchodzi. Fuck! Odzywanie za chwilę, tylko kogoś zabiję. Grubo. Widzowie będą w szoku. Czy nie za dużo na siebie bierzesz? A nie mam wyboru, kochanie. Słyszałaś? Powiedziała do niego kochanie. Chyba pierwszy raz od 15 lat. No wiesz, ktoś w tym domu musi pracować i zarabiać, prawda? Wiele razy pomyślę, że jesteś człowiekiem, a nie robotem. To się okazuje, że znowu dałam się nabrać. Tragedia. Cała Polska płakała, jak Hanka Mostowiak wpadła w kartony, a dzisiaj? Ktoś za nią tęskni? Co pan robi? Zabije pan nas! Żadnego finału Ligi Mistrzów nie mogłem obejrzeć, bo zawsze leciał ten serial! Ostatnio wiele się zmieniło. Na lepsze, nie uważasz? Ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie wszyscy lubili. Bo ty zawsze masz dużo pracy. Martwisz się o nią? Jasne, że tak, to moja żona. Potwornie żona. Twój ojciec zniszczył ciebie, a ty teraz robisz to samo naszym dzieciom. Nie pozwolę na to. Co ty chcesz zrobić? Ludzie się nie zmieniają. Tak pani sądzi? Kupię panu telewizor. Z dużym ekranem będziecie mieli dwa. Każdy będzie sobie oglądał na swoim, co chce. Powoli.